To są te ustawienia. Wow, jaki miałem close call z ptakiem. Numer jest taki, że wziąłem dzisiaj Hero 12. Ja już latam od rana, ale teraz przyjechałem na część FPV. Jest trochę słońca, ale też jest sporo chmur i dzisiaj jest wiecznie. Chciałem potestować 12 w różnych ustawieniach. O tej kamerze się mówi głównie złe rzeczy na YouTubie. Ja się z tym nie do końca zgodzę. A dzisiaj postaram się wyciągnąć lepszy obrazek z tego, co tutaj mamy z tej kamery. Oczywiście fajnie byłoby mieć Pocket w takiej wersji sportowej, ale na dzisiaj Pocketa 3 nie ma wersji sportowej, jest tylko wersja dla galerianek, tak? Czyli wyciągamy z torebki, dbamy o to, żeby nam się gimbalek nie zabrudził, a z tą kamerą możemy zrobić naprawdę wszystko. I to jest konkretna kamera, tak? Hero jest prawdziwym bohaterem. Dzisiaj pojedziemy w następujących ustawieniach. Pierwszy lot w tryb HDR 8x7, 4K, w 25 klatkach wide, hypersmooth off, będę stabilizował w postprodukcji. ProTune mamy następujący, white balance 5,5 ISO max. Nie możemy tutaj ustawić, bo to jest HDR, więc mamy tylko medium sharpness i kolory naturalne i to jest wszystko, co mogę ustawić tutaj. Dobra, mamy to. Postaram się polatać troszeczkę też nad drzewami. Co prawda nie mam zapisów w goglach. Karta pamięci wymaga sformatowania. Zaraz to zrobię. Ale jest fantastycznie. Wiecznie oczywiście. Zapowiadali na dzisiaj bardzo silne wiatry. Natomiast lata się świetnie, jest mało ludzi teraz. Mam trochę słabszą transmisję, pomimo że włożyłem sobie modę do tej karty, ale ona nie chce pracować mi. Kurczę. Mam nadzieję, że teraz zgłasza co jakiś czas błąd. Więc muszę ostrożnie latać, żeby nie było potrzeby poszukiwań tego drona, bo w tym momencie będę miał ciężko go znaleźć. Polatamy sobie trochę niżej tutaj pomiędzy tymi krzaczkami i tu jest jedno takie ewidentne drzewo. Jeszcze ma dużo liści, a teraz nim miota wiatr. Można zobaczyć, jak to wygląda. Kapitalnie, ten wiatr mnie też spycha na drzewo, a teraz mnie od niego odpycha. Dobra, wracamy do nas pomiędzy tymi rudymi krzaczkami. Tak jak teraz. Genialnie jest. Jest w porządku. Zaświeciło słońce, możemy przelecieć się w takim razie przy drzewach. Zniesiemy się troszkę wyżej i okręcę się tu. Świetnie. Kolory są genialne. Pomimo, że jest zimno i srogi klimat, to nie ma jeszcze mrozów i to nas ratuje. Teraz przeleciałem tuż nad czubkami. Za chwilę będę lądował. Świetnie się lata o tej porze roku. Ja miałem niedawno taki kapitalny przelot o zachodzie słońca właśnie pomiędzy drzewami. Wtedy było zupełnie bezwiecznie. Dzisiaj jest troszkę gorzej, ale ogólnie i tak jest bardzo fajnie. Naprawdę jest fantastycznie, jeżeli chodzi o przeloty i możliwości. A mamy niezwykły klimat, bo ciągle się coś zmienia w naszej strefie klimatycznej. Jak nie lato, wiosna, jesień, zima, każda z tych pór roku niesie piękne warunki do latania. I powiem wam, że ludzie, którzy zimują swoje drony, popełniają naprawdę duży błąd, bo teraz to światło jest absolutnie wybitne. Przełączymy na tryb lock i zobaczymy, co ta kamera potrafi w trybie logarytmicznym, tak? 13.1 już leciutko przesadziłem, jeżeli chodzi o akumulator. Mój spotter działa dzisiaj, latam ze spotterem, przedstawiam Leona. On czuwa nad tym, żeby tutaj wszystko było ok, sprawdza stan techniczny i bezpieczeństwo. Zmieniłem profil kolorystyczny na log. 4K 50 white, hypersmooth off.
Jedna dwusetna sekundy. Dlatego, że mam filtr za słaby. ISO 100 do 200, sharpness medium. I to wszystko. Teraz mogę polecieć już troszkę odważniej, nawet trochę dalej. Ze względu na to, że mam nagranie w goglach i jestem w stanie odtworzyć ścieżkę przelotu, a jednocześnie znaleźć dzięki temu właśnie naszego drona, gdyby cokolwiek się działo. Teraz jest fantastyczne oświetlenie. Spróbuję polecieć tak jak teraz, oprócz tego, że miota mną wiatr mocno, ale spróbuję polecieć nad tymi najbardziej kolorowymi drzewami. Tak jak teraz. I teraz się leciutko zwrócę, żeby je pokazać jeszcze lepiej. To jest fajne, to żółte. Pójdziemy wyżej. Opadanie. Podniesienie się z tego, czy dive i wejście z dive'a. Fantastycznie jest oprócz wiatru. No teraz musiałem troszeczkę dać więcej throttle, przyłożyć trochę gazu. Dobra, spróbuję zrobić opadanie z takim elementem, żeby wejść od razu tutaj i tym pasażem przelecieć. Tak, było ok. To światło lecę, dlatego się troszeczkę skręcę w lewo. Filtr mam ND8 dzisiaj. Bardzo ładnie wychodzi to. Super. Leci się kapitalnie. Jest troszeczkę podmokły teren. Muszę uważać, żeby nie utopić drona gdzieś dalej, bo mogłoby go być ciężko znaleźć. W sensie utopić. Przyglebić się gdzieś w takim mokrym terenie. Tam jeszcze, jak pamiętam, były bardzo fajne zakamarki przy tej kępie drzew. Latałem tu już parę razy też zimą, tylko tam jest mokro. Tu muszę bardzo uważać. Widać nawet po roślinności. Ale tutaj liście nie są takie ciekawe. Może wcześniej było lepiej. Bardzo dobrze się lata. Już mam 14 V, zaraz będę wracał. Wow, jaki miałem close call z ptakiem. Teraz mnie atakują. Muszę się podnieść. Poleciałem zbyt daleko. Jest tutaj dużo ptaków i tą ścieżką wrócę do nas. Już bardzo spokojnie pod wiatr. Wieje. Lądujemy, wystarczy. Ostatni lot teraz zrobię w standardowym profilu kolorystycznym. 8 na 7 współczynnik proporcji, nastawiłem 1/200 sekundy. Lecimy, jestem ciekawy, jak to pójdzie teraz. Nagrywanie jest. Akumulator jest już troszeczkę słaby. W sensie to jest mały akumulator. Przy ostatnim locie zaatakowały mnie ptaki. Teraz ich nie widzę. Zaraz będziemy lecieli ze słońcem, ze światłem, będzie inaczej. Pod światło wiadomo, jak się lata. Tu są skubańce. Uciekają teraz cwaniaki, a przed chwilą mnie atakowały. Dobrze. Muszę się troszeczkę podnieść po trasy zasięg. Ze względu na to, że nie mam moda, więc lecę na słabszej mocy. A dlaczego nie mam moda? Bo karta pamięci mi dzisiaj niestety szwankuje. Ale jest ok. Teraz leciutko zaszło słońce. Trochę bardziej dmucha.
Ale i tak rano miały być najlepsze warunki, jeżeli chodzi o loty, ze względu na to, że ten wiatr jeszcze nie jest tak mocny. I druga rzecz, że słońca jest więcej. Później ma się już bardzo zachmurzyć. Tutaj głównie chciałem Wam pokazać ten profil kolorystyczny, jakie są różnice. Ale ogólnie lata się bardzo fajnie. Teraz mam lżejszy ten akumulator. Polecimy sobie tutaj przy tym drzewie. Są bardzo mocne podmuchy dzisiaj. Ja odczuwam od czasu do czasu, że nie stawia. Trzeba brać na to poprawkę i nie dać się tym odczuciom, bo mnie albo wypycha, albo wpycha na dany obiekt. Natomiast zawsze, jeżeli są podmuchy, można troszeczkę niżej polecieć. Wtedy jest ok. 14 V. Kapitalnie też, jak się o coś zahaczy, jak lecisz tak mniej więcej 200 metrów, to już opóźnienie w dźwięku jest niesamowite. Czyli widzę w goglach, że zahaczyłem, a dopiero dociera do mnie dźwięk po 2-3 sekundach. Może nie, po sekundzie. I na początku to mnie bardzo szokowało, a teraz już jestem przyzwyczajony, że jest taki lag. Mr. Steel latał ze słuchawką i miał na bieżąco dźwięk silników i tego, co się dzieje. Natomiast tutaj, jeżeli latamy bez słuchaweczki, bez odsłuchu, to mamy opóźnienie, wiadomo, że prędkość dźwięku jest dużo wolniejsza niż ta transmisja. No zobaczmy teraz pojedynek. Zwrotny jest skubany. A ja mam już 13,8 V. Uciekł. Wracamy. To, co mi się bardzo podoba w tym O3, że tutaj nie ma takich lagów, jak było w przypadku DJI FPV. Tam było tak, że praktycznie nie dało się specjalnie latać, dlatego że jak się troszeczkę oddaliłem, to momentalnie miałem taką sytuację, że miałem takie poślizgi, tak jakbyś leciał i ślizgał się. Teraz już mi akumulator praktycznie cały zeszwankował, ale już idę po drona. No. On jest tutaj. Wylądował tuż, tuż. Już mu brakło powera, żeby wrócić, bo nagle napięcie wyniosło około 10 V. Wszystko gra, zlądował sobie mięciutko. Słuchajcie, sesja bardzo udana, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał też był dla Was cenny pod kątem oceny właśnie samego GoPro. Uważam, że to jest niezła kamera i ona daje radę. Wystarczy troszeczkę postarać się, trochę pomieszać w ustawieniach i naprawdę może być nieźle. Oczywiście Pocket jest świetny, ale kosztuje na rynku polskim ile? 3,5 tysiąca złotych. No to już jest lekka przesada. Z tego względu nie kupiłem go. I też to, że jest zbyt delikatny dla mnie. Ja jednak potrzebuję prawdziwego bohatera, a nie kamerkę z damskiej torebki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnym epizodzie wkrótce. I dzięki za to, że byliście dzisiaj ze mną, bo było naprawdę mega na tym lataniu. Fajna jesienna, surowa sesja. Prawdziwi twardziele zostają i latają przez cały sezon. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym. Pa! I co myślisz, fajne były te loty? Chodź.